Życzymy spokojnych wieczorów filmowych. Ty wybierasz tytuł, my gwarantujemy stabilny internet. W styczniu Dom Przedsiębiorcy zostanie włączony w strukturę Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie. To efekt rezygnacji z pracy dotychczasowego dyrektora Krystiana Jędrzejewskiego. Nową szefową Domu Przedsiębiorcy włączonego do wspomnianego wydziału będzie dotychczasowa naczelnik Magdalena Tkaczyk. Zapewniam, że nic złego w Domu Przedsiębiorcy się nie dzieje. Obecny szef Domu Przedsiębiorcy odchodzi do innej pracy, dostał bardzo korzystną ofertę. Życzymy mu powodzenia, rozstajemy się w przyjaźni. Natomiast tutaj, nie chcąc mnożyć etatów, a ponieważ w ostatnim czasie chociażby w związku z programami mającymi na celu ekologiczne podejście do emisji, do termomodernizacji itd., itd., jeden z wydziałów w mieście jakby uzupełniał się z Domem Przedsiębiorcy. W związku z tym chcemy powołać szefową tego wydziału na szefową Domu Przedsiębiorcy i cały czas, żeby realizowali zadania, które zostają w Wydziale Rozwoju. To jest wydział, który zajmuje się poza tym, czym będzie się zajmował w Domu Przedsiębiorcy, również projektami unijnymi, również projektami związanymi z Polskim Ładem itd., itd. I myślę, że to jakby sprawnie przejdziemy do realizacji tych zadań i przedsiębiorcy, ani Dom Przedsiębiorcy na tym nie ucierpi. Obecnie główna siedziba Wydziału Rozwoju jest w głównym budynku, tak? I czy to się zmieni? Oczywiście łączy się to z tym, że wydział się przeniesie w całości do Domu Przedsiębiorcy. Także tam będą wszystkie te zadania realizowane. Szefową tego Domu Przedsiębiorcy, jakby wydziału, tego dużego wydziału, który powstanie w ramach tej reorganizacji, będzie pani Tkaczyk.